Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Magusiu na W50 i dzisiaj jest ten dzień, wielki dzień, czwartek, 16 marca, gdzie wbijemy tutaj 500 level. Jestem bardzo podekscytowany, nagrałem to troszeczkę z rana, ale szkoda by było tego nie uwiecznić w ten sam dzień i po prostu wam tego nie pokazać, dlatego że jest to jednak fajne osiągnięcie. Po tym myślę dość nieudanym stopowaniu lochów mimo wszystko, dlatego że można to było zrobić o wiele lepiej, co pokazali inni gracze, no to i tak, jak dobrze tutaj policzyłem przed filmem, będziemy ósmą osobą na W50, która wbije ten 500 level, także no myślę, że wynik jest naprawdę ok. Oczywiście od razu wbijemy 502, bo zaraz tutaj zrobimy ten loszek od 500 levela, no i ogólnie wszystko wam tutaj opowiem i pokażę, no ale co mogę dodać, bardzo fajnie, mam tu zapisane ile mi to łącznie zajęło, jak to wyglądało z tym stopowaniem lochów, wszystko wam opowiem. Natomiast no jest to bardzo fajne, wydaje mi się, osiągnięcie mimo wszystko, dlatego że wiadomo, 400 poziom no to w tym momencie jest już taka norma, no ale jednak żeby wbić ten 500 to trzeba troszeczkę pograć, a oprócz tego zazwyczaj w tej mojej karierze YouTube'owej, że tak powiem, 500 level gdy wbiłem na jakiejś postaci to po prostu kończyłem na niej grę, natomiast tutaj będziemy oczywiście grać dalej i gierka można powiedzieć, że dopiero się zaczyna, dopiero od niedawna gramy tutaj na Golda, dopiero od niedawna te statystyki rosną, więc będzie to wszystko powoli szło do przodu. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Ostatnio zapominacie o tych kciukach, nie dajecie ich, ale pod takim odcinkiem prosiłbym, żeby każdy o tym pamiętał, żebyśmy tu zrobili fajną ilość. Oprócz tego subskrybujcie z dzwonem, jeżeli ktoś oczywiście jeszcze tego nie robi. Piszcie komentarze, jak to u was wygląda, czy już macie ten 500 poziom, czy dopiero do niego dożycie, chętnie sobie poczytam. No i oczywiście wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitter. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Dobrze, no mówię, jestem dość mocno podekscytowany, natomiast niestety 500 level wbijemy tutaj kalendarzem, czyli można powiedzieć, że najgorsza możliwa opcja do wbicia tego 500 poziomu. Ja zawsze się starałem tego unikać, zawsze próbowałem to robić lochami i chyba za każdym razem mi się udawało, no ale tu niestety nie mamy wyjścia. Ja wam, no nagrywam na bieżąco, jak tylko mam na jakiś loch fajne procenty, to od razu wam robię z tego Magusia odcinek, no i generalnie staram się tu wszystko czyścić na bieżąco. W tym momencie moje najwyższe procenty na lochy, bo też to sobie sprawdziłem, to jest 0,07% na tego Lucjusza, no a my tu potrzebujemy cały praktycznie level, czyli 5 lochów pokonać, więc no nie ma totalnie opcji w tym momencie tego zrobić. Jeszcze tu sprawdzam, czy wszystko mi się na pewno dobrze nagrywa, żeby nie stracić tego materiału. No i okej, więc no mówię, lochami nie damy rady. Gdyby to była jakaś postać, na której bym chciał dobić 500 i po prostu odpuścić, to pewnie bym poczekał, pewnie bym, nie wiem, spróbował jakąś awką dobić czy coś, tego kalendarza może nie odbierał po prostu, no ale tak nam się skąbiło, więc tak też zrobimy. Na początek, zanim to się stanie faktem, może jakieś suche statystyki, które tutaj, powiedzmy, no jakieś tam sobie zebrałem. Generalnie tak, na W50 wystartowaliśmy 9 lipca 2021 roku, więc zajęło mi wbicie tego 500 levela, jeżeli uda nam się to dzisiaj zrobić, no uda nam się, czyli 16 marca. Jeżeli dobrze policzyłem, zajęło mi to 615 dni. Także no wiadomo, rekordy to chyba były jakoś 580, 590, coś takiego. Możemy tutaj zerknąć, tu w ogóle Jack Daniels, 580 dokładnie, czyli no miesiąc później, więc no rekord zdecydowanie o wiele bardziej, o wiele mocniej można powiedzieć pobity przez tutaj te osoby, które już wbiły ten 500 poziom, natomiast no mówię, i tak nie ma tragedii, patrząc na to, że to była moja pierwsza chyba postać ze stopowaniem lochów takim długim, oprócz tego, że ja tutaj nie patrzę naprawdę, no może to kogoś zdziwić, ale ja nie gram, przysięgam wam jakoś giga od linijki, staram się te postacie dobrze prowadzić, staram się wam pokazywać, jak to powinno wyglądać, no ale nigdy tego od linijki nie robiłem. No niektórzy tutaj na tym W50 to naprawdę każdą misję potrafią liczyć, żeby tylko wziąć najbardziej opłacalną i tak dalej. No ja takim graczem nie jestem, ja to zawsze powtarzam, bo mnie to po prostu nie jara. Staram się grać dobrze, ale też bez przesady.
Tak więc no mimo wszystko tutaj to będzie widać, no będziemy mieć stratę 4 leveli na przykład do takiego Jacka Danielsa, jak już oczywiście wbijemy ten 500 i potem zrobimy ten loch na 500, będziemy mieli 502, więc no 4 levele, myślę, że tragedii nie ma. No ale mówię, zajęło mi to 615 dni od 9 lipca 2021 do 16 marca 2023. Oprócz tego mamy jeszcze 400 równe dni, bo też to sobie policzyłem, 400 dni stopowania lochów. Z tego co wywnioskowałem tam z moich filmów, z playlisty magusiowej, zacząłem stopować lochy na tym magu 17 grudnia 2021, natomiast skończyłem 21 stycznia 2023, co daje nam 400 dni, czyli troszkę ponad rok. Jest to krócej niż na pewno na takim zabójcy, dlatego że zacząłem tam dopiero na jakimś 380 chyba czwartym, trzecim levelu, a skończyłem na 460 chyba trzecim albo czwartym. Także no zdecydowanie krócej nam to zajęło, no ale mimo wszystko ponad rok, bo widziałem, że też mnie ludzie pytali, ile takie stopowanie zajmuje i tak dalej, więc tutaj też odpowiadam. Na zabójcy no już chyba z miesiąc temu minął rok albo coś takiego, no a tam jeszcze mamy do wbicia 11 leveli, więc na pewno zajmie nam to dłużej. Dobrze, tyle z takich suchych statystyk, może sobie zaczniemy tutaj od razu robić arenkę, dlatego że wiadomo, jak my tutaj wbijemy level, no to z tej arenki dostaniemy mniej expa, zwłaszcza, że wbijemy tak na dobrą sprawę dzisiaj 3 levele. Super nam arenka zaczyna iść na samym początku odcinka, w ogóle na odcinku, to zawsze się szanuje. Tak jak mówię, no teraz dostajemy powiedzmy... Zaraz tu sprawdzimy, jak z kimś uda nam się wygrać, no bo to wiadomo. Magia odcinka, proszę bardzo, wszystko... no dobra, nawet mi się tego nie chce komentować. Mógłby ten maguś naprawdę na swoim jubileuszowym odcinku, mógłby się bardziej postarać. No Jezu, my tu z o wiele słabszymi osobami przegrywamy, to jest naprawdę. O dobra, 400 równe tysięcy expa dostajemy za winka z tego co widzę. No dokładnie. No jakbyśmy wbili ten 500, to oczywiście... dostawalibyśmy mniej, a jakbyśmy to zrobili jeszcze na 502, no to jeszcze mniej. Także dobrze jest to zrobić w ogóle przed, no przed generalnie, wiadomo, tutaj wbiciem tych leveli. Ja też tak mogę dostać w ciry, bo mam ekwipunek cały czas 460 levela, to w sumie też może być jakiś powód, dlaczego tak to wygląda, ale dobra, teraz troszeczkę lepiej, no tu niestety przegraliśmy, tutaj z tym, no z druidem to w sumie nic dziwnego, druid teraz zbugowany, w sumie tych druidów to się nawet nie opłaca bić teraz, no ale na berka też. Masakra, przepraszam, że musicie to oglądać, no ale chcę to zrobić na odcinku, chcę wam wszystko pokazać tutaj. Dobrze, dalej, jeżeli chodzi jeszcze o kopalnię złota, to również można powiedzieć, że fajne osiągnięcie. Okej, mamy te walki zrobione. Kółkiem nie kręcę, bo z kółka leci gold, więc powiedzmy, że nie będę tego robił. Tak samo tutaj tego nie odbieram jeszcze przed wbijaniem leveli, bo też z tego leci gold, więc staramy się wbić jak najwyższy poziom i dopiero to odebrać, żeby dostać więcej golda po prostu. No i jeżeli chodzi o kopalnię złota, to jak widzicie, równo mając kopalnię złota, może ja tu zjadę. Już wam pokazałem, że to ma pojemność 300 milionów, żeby tu przypadkiem nie odebrać. Chcę to odebrać po północy i dostać łącznie 450 milionów z tej kopalni. No ale jak widzicie, mamy tutaj pojemność 300 milionów. Udało nam się to wbić na poziomie 499, no i mając tą kopalnię na poziomie 51, więc tak to wygląda. Więc no można powiedzieć, że fajnie, bo 300 milionów to już jest ten maks kopalni złota, ona teraz, no maksa już mamy i teraz kolejne poziomy naszej postaci, czy też kolejne poziomy kopalni będą wpływać tylko na to, że po prostu ten gold będzie się szybciej zbierał, nie? Pojemność już mamy, można powiedzieć, że maksymalną, no i teraz przed każdym eventem złota będziemy, jak odpowiednio zapamiętam i nie kliknę tego, tak jak w tym przypadku, no to będziemy odbierać te 300 milionów, a z eventem złota... to nam wyjdzie tam 450 milionów chyba, czyli 45 stad na przykład dzisiaj od razu po północy mi tutaj wpadnie. Już tej kopalni nie klikam chyba od niedzieli, jak dobrze pamiętam, także no udaje mi się to robić. Co mogę więcej dodać? No tutaj zaraz to, chociaż może już teraz, może teraz to zróbmy, żeby już tutaj nie przedłużać. Okej, mamy level z kalendarza, jak widzicie mamy 499, no i cyk, i mamy to, maguś wbił poziom 500, oficjalnie wreszcie jest to zrobione. Super, bardzo się cieszę, bardzo jestem podekscytowany, że tak powiem. No i oczywiście lecimy dalej. Mamy też osiągnięcie, super duper bohater, osiągnij poziom 500.
No i tyle. Tyle generalnie, tyle wow. Zaraz oczywiście przejdziemy do tego lochu, dzięki któremu wbijemy 502 z bomby. Mogę wam tu na szybko pokazać. Oczywiście większość z tych rzeczy, które wam tu pokażę, no aurę mamy 45. Większość z tych rzeczy nie ma powiązania z levelem. Ktoś może mieć poziom 500 i może już mieć wymaksowaną aurę, bo na przykład wolniej XP, albo nie wiem, robi jeden pasek, a codziennie wrzuca epic, chociaż nie wiem kto tak robi. No ale to nie jest zależne od levela. Tak czy inaczej aurę mamy 45. Można powiedzieć, że po tym 500 levelu no już powoli zaczynamy wchodzić w taki late game. Powiem wam, że grając tutaj na Golda, ten level idzie strasznie topornie. Ja teraz grając na Golda na tej okolicy, powiedzmy pomiędzy 495 a 500 levelem, dziennie z codziennych czynności i tak dalej gromadziłem około między 75 a 80 milionów expa. No to wyobraźcie sobie, ile muszę takich dni mieć, żeby wbić chociaż ten jeden level, te 1,5 miliarda expa. Wiadomo, że mamy kalendarz, który to troszkę przyspiesza i tak dalej, no ale tak czy inaczej idzie to, przysięgam, jak krew z nosa. Teraz nawet już na ten level za bardzo nie patrzę, teraz tylko statystyki, nawet w eventy expa idę pod Golda, tylko statystyki mnie w tym momencie interesują. No ale dobra, 45 aura, tutaj oczywiście to już mamy skończone. Jeżeli chodzi o kowala, to powoli odrabiamy ten kryształ, no mamy tutaj wszystko razy 18, będę powolutku leciał, żeby już sobie ulepszać razy 20. Tutaj wiedźma to chyba niezbyt istotne. Jeżeli chodzi o itemki, to co powiedziałem, mam ciągle z tego około 460 levela, więc no na następnym legendarnym lochu tutaj zdecydowanie mocne przebieranie. Jeżeli chodzi o pupile, no to już mamy tak na dobrą sprawę grubo ponad połowę, jak tak patrzę, no bo wiadomo, maksymalna ilość jedzonek to jest 4000, no my tutaj mamy wszędzie ponad 2000, tutaj światło nawet 2200, tutaj woda najsłabsza, 2100 niecałe, no ale wszędzie ponad połowa tych pupilków już jest nakarmiona, pupile oczywiście wszystkie połapane, więc powolutku to idzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na przykład, nie wiem, na 550 levelu, jak mi się uda dotrwać, że tak powiem. Zobaczymy, wiecie, będzie porównanie na przykład z tego filmu, dlatego ja to wszystko pokazuję. Dobrze, lożki, no to już mi została końcówka, można powiedzieć. Tutaj zaraz ten odblokujemy i sobie pociśniemy, będzie zamknięty. Natomiast no tu zobaczcie, tu jeżeli chodzi o lochy, no to no już takie dość late game'owe. Jak się przebierzemy na legendarnym lochu, to na pewno troszkę ich pozamykamy. No ale jeszcze troszkę tych lożków mam do zrobienia, a oprócz tego mam tutaj jeszcze karuzelę z idolami dopiero na 11 levelu. Może po legendarnym lochu uda mi się tego maga pocisnąć, to potem powinniśmy pocisnąć no kolejnych, nie? Bo raczej tutaj magowie są dla nas największymi blokami. Dobra, tutaj widzicie kopalnia 51, głównie się tutaj na niej skupiam. Jeżeli chodzi o twierdzę, no to kopalnia klejnotów 68, buduje nam się 69, no i tylko na tej kopalni się również skupiam. Skarbiec mamy maksa, reszta mnie nie interesuje, dopóki kopalnia nie stanie na poziomie setnym. Dobrze, lecimy dalej. Gildyjka, no top 1 w teorii wbite ponownie, ale to przez to, że nas atakuje ktoś z multikonta, w sensie nie z multikonta, tylko z po prostu jakiegoś innego konta. Ludzie mówią, że to jest multikonto, ogólnie nam tam masa osób, widziałem na tawernie, zarzucała, że to jest osoba z naszej gildii, że po prostu sami się wbijamy w tym rankingu. Nie wiem po co, nie wiem czy aż dla kogoś tutaj z gildii byłaby, wiecie, no taka różnica, czy przy gildii jest jedynka czy dwójka. W każdym razie zarzuty są, że to jest multikonto, dlatego mi się z tym skojarzyło, ale nie, to jest po prostu jakaś osoba, która tworzy co chwilę nowe gildie i nas tutaj atakuje, przez co na przykład gildia top 2 nie może nas zaatakować. No i wbiliśmy ponownie top 1, ale nie jest to zupełnie zasłużone, żeby tutaj była jasność, bo pewnie ktoś tam o tym, no widziałem, no ktoś się trafi, kto o tym napisze na pewno, że o, chwali się, że mają top 1, a nie zasłużone. Także nieważne. Dobra, lecimy dalej. No gildyjka wygląda tak, tutaj myślę, że nic ciekawego. 11-głowa hydra, to teraz staramy się jak najbardziej, powiedzmy, śrubować, żeby tych głów coraz więcej zbijać. No i wszystko, nie? Wszystko. Teraz ranking, jeszcze sobie tutaj policzmy, ile mamy 500-tych level. Jezu, jak my spadliśmy w rankingu, zaczynaliśmy odcinek, byliśmy na top 20, a teraz przez te walki wiadomo jak to wygląda. Sprawdzimy sobie gildyjnie, dlatego że tutaj w rankingu, w tej topce nie ma wszystkich, z tego co widziałem. O, zobaczcie, przed nagraniem odcinka jeszcze nie miał tego 502. Chciał to zrobić chyba przede mną, jeżeli się nie mylę, bo jeszcze przed nagraniem nie miał. Nawet wam mówiłem, że chyba 7 osób, a teraz pewnie będzie 8. Zobaczmy. W Hollywood jesteśmy tylko my.
Więc tutaj, no tutaj wiadomo, nas nie liczę, że tak powiem. W Crit Happens ile mamy osób? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, chyba tak, okej. Okay. Jeszcze tutaj sobie, że tak powiem, poprawię to liczenie moje. W tej gildii mamy jedną osobę, czyli to jest 8 Actimelka i chyba tyle. Jeżeli chodzi o serwer, to chyba tyle. Tutaj mamy Dead Wally jest. No tu nie ma żadnego 500 levela, no i jeszcze możemy sprawdzić tą gildię numer 5, ale tutaj też raczej nie ma żadnego 500 levela, więc jak widzicie, jeżeli chodzi o no, serwer, no to można powiedzieć, że jesteśmy, nie wiem, czy 9 osobą, czy 8, nie wiem, czy pierwsi wbiliśmy. Na pewno moglibyśmy wbić pierwsi, gdyby przed tym warkiem, gdybyśmy takiego długiego początku nie zrobili, więc no powiedzmy, że 8 osoba albo 9, no nie wiem, to nie ma zbyt dużego znaczenia. W ten sam dzień wbiliśmy w każdym razie, ale ciekawe, że wyczekał, bo on miał, mówię, przed zaczęciem nagrywania odcinka, nie wiem, ludzie naprawdę nie mają co robić chyba. Ja to nagrywam, mówię, dość wcześnie rano, a on tylko patrzył, kiedy wbijemy ten 500 level. No ale okej, nieważne, dobrze. Wszystko, więc jesteśmy, podsumowując, u nas jest jedna osoba, w Crit Happens mamy 7 osób, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dokładnie. Tutaj mamy 8 Actimelka, więc łącznie jesteśmy, powiedzmy, 9 osobą, która wbiła ten 500 level. Jesteśmy w top 10, myślę, że jest to fajny wynik. Dobra, żeby już tutaj nie przedłużać, bo gadam i gadam. Kopalnia klejnotów, cyk, mamy kluczyk, dokładnie to co wam mówię. Kluczyk do lochu, który odblokowuje się na 500 poziomie, jest to dojo bohaterów z dzieciństwa. No i ten loszek pada nam, można powiedzieć, że z bomby. Nie wiem, czy tutaj chcemy to oglądać, może... a nie, w sumie to dobra, tutaj pachołki go pokonały, okej, to nieważne. Lecimy dalej, jeżeli chodzi o to, to no... A, ja tu mogę rozmontowywać w sumie, no nie będzie to głupie, żeby to rozmontowywać. Dobrze, dalej, czyli tutaj same pachołki wygrywają. To może po, chociaż kurde, no te walki Barbara trwają długo. Dobra, no tutaj Barbar zrobił niecałą połowę. Okej, no tutaj już Maguś pokonany, no i Kunegunda go chyba wyjaśniła. No ale zobaczcie, to jest to, co wam mówiłem. To jest właśnie to, że w tym momencie... no tak jakby... Jest to bardzo prosty loch. Ja zawsze powtarzałem, że jak dobijemy ten 500, to od razu z bomby wbijamy 502, bo tutaj nieważne jaką byśmy mieli siłę postaci, to i tak powinniśmy to zrobić bez problemów. No i to się teraz sprawdza. No i zresztą każdy z nich daje, zobaczcie, po 300 milionów expa, dzięki czemu tutaj mamy bardzo prosto ich ubić i wbić te dwa levele, no bo pięciu przeciwników to jest jeden level, to jest chyba logiczne. Dobra, tu mamy jakąś klatówę, znowu na wszystkie cechy, no jakby nam poleciało coś fajnego, to moglibyśmy dać pachołkom, natomiast zobaczcie, że póki co nic takiego nie leci. Teraz mamy zwiadowcę, no ale te lożki to my już znamy, ja już nagrywałem o nich odcinek, także nie ma co się tutaj podniecać. Dobra, tutaj Barbar pokonany, Maguś bardzo ładny krytyk, no i znowu, no chyba jeszcze ani razu nie musieliśmy walczyć, nie jestem przekonany, ale chyba jeszcze ani razu nie musieliśmy tego robić, więc ciekawie, no ale okej, nieważne. Lecimy dalej, udawany detektyw, teraz mamy Magusia, no to Maguś tutaj, no myślę, że Mariuszek powinien fajnie robotę zrobić, dokładnie, zobaczcie, no Mariuszek, same kryty, trzy kryty, ładnie, teraz tak, znowu Kunegunda i znowu coś na wszystkie staty, no i mamy 501 level, cyk, pięknie, po pokonaniu 5, no i dobra, to jeszcze sobie rozmontujemy, niech będzie na dzisiaj, zobaczmy dalej, teraz mamy o, tu już się bijemy, tu już się neutral pokazał, że tak powiem, na dole listy, także tu już się bijemy, dobra, zobaczmy, okej, okay, Mariuszek fajnie, mocny jest ten Mariusz, no przez to, że my mamy podkę na inteligencję, boostujemy go, że tak powiem, ale kurde, te jego ciosy, powiem wam, dobra, no nam tu została tylko dobitka, te jego ciosy są naprawdę mocne, muszę przyznać. Okej, okay, mamy coś dla Barbara i teraz tak, plus 41, tylko bardzo dużo pancerza tracimy, no i chyba nie chcę tego brać, szczerze mówiąc, chyba sobie odpuszczę, tu w ogóle możemy posprzedawać paseczki na dzisiaj, bo to akurat chce wiedźma, no i powiedzmy, że to zostawimy do rozmontowania na jutro. Dobra, lecimy dalej, nie ma co tutaj przedłużać, teraz mamy Magusia, Treser pupili, no i zobaczmy, znowu się chyba musimy bić, z tego co widzę, jesteśmy przynajmniej na liście, Barbar zbił pół HP, tutaj, no tu Kunegunda, zero krytów, a nie, okej, okay, jeden kryt, no i dobra, znowu dobitka, no, no śmieszne te walki, muszę przyznać, że śmieszne, ale 502 level...
za darmo, można powiedzieć, dwa levele, może tak, jest jak najbardziej w porządku. Tu mamy coś dla Mariuszka. No pancerz na plus, plus 26, ma dziurę, czemu by tego nie zrobić? Tylko musimy sobie wymienić tą czapeczkę. To są, wiecie, zawsze itemki, no bo te pachołki też mają tam itemki z okolicy 460 levela, przynajmniej większość, więc im też tutaj się przyda coś powymieniać. Także jak już nam się coś takiego lepszego trafia, to dlaczego by tego nie zrobić? Ja w ogóle tu jeszcze nie sprawdziłem, czy mamy wszystko zaczarowane, ale okej, mamy. Chociaż no, patrząc na poziom trudności tego lochu, to nie ma zupełnie sensu. Dobra, oglądamy. Myślałem, że te lochy będą, w sensie te walki będą dłużej trwać, ale skoro one trwają tak dość krótko, to nie będziemy tutaj bardzo aż tak skipować, tylko po prostu obejrzymy sobie całość. No tutaj znowu nas nie ma, więc zatrzymała się walka na Kunegundzie, ona ją wykończyła dokładnie. Oj, mamy jakąś brońkę, zobaczmy. Dla wojownika plus 50, ej, fajna ta brońka. Plus 25, górny lepszy prawie o 200, no bierzemy ją, jak najbardziej ją bierzemy. Tu jak najbardziej na plus. Zamienimy sobie tylko runkę, odzyskamy sobie klejnocik, no i oczywiście zrobimy razy dwa, cyk, w ten sposób. Okej, wszystko. Jeszcze musimy ją zaczarować. Mam golda, super. Dobra, no zawsze to jakiś upgrade'ik. Oczywiście to jest broń ze strefy mroku, więc bardziej niż razy dwa jej nie ulepszam, to jakby logiczne. Zresztą teraz pachołkom i tak ulepszam maksymalnie razy dwa. Dopóki ja nie będę miał itemków ulepszonych razy 20 i jakiegoś tam zapasu surek, no to nie będę tym pachołkom oczywiście jakoś bardziej tych itemów ulepszał, no bo mija się to z celem, nie ma sensu. Dobra, teraz musimy już zawalczyć. Oj, zobaczcie, troszkę więcej nam zostało, no ale dobra, 278 milionów i udało nam się go również pokonać. Mamy coś na siłkę, zobaczmy, plus 39, fajne, tylko my chyba musimy... Dokładnie, musimy tutaj zamienić runki, żeby mieć tą łączną odporność cały czas maksymalną. Także okej, zamienimy sobie tą runkę z tą, łączna odporność, cyk, tutaj sobie odzyskamy klejnot, cyk. Na wszystko chyba wydaliśmy po jednego grzyba, tak mi się coś wydaje, nawet chyba jestem pewien, że tak było. Więc no, zobaczmy z bossem, to jest w ogóle maguś, o, tu się bijemy, może być ciekawie. Ale na wszystko wydaliśmy jednego grzyba, więc no, mówiłem wam, ten loszek pada dosłownie za darmo, wszystko nam padło za pierwszą próbą. Chociaż, o kurcze, no dawaj jakiś kryt. Okej, okay, no i wykrakałem. Niestety, no tam nam kryty nie siadły, jakby nam siadły kryty, to by to o wiele lepiej wyglądało. Dobra, no tu nam zostało pół HP jemu do zbicia. Okej, no ale tu już są jakieś problemy, zobaczcie. No, teraz pachołki o wiele więcej zrobiły. Pierwszy kryt od nas, drugi kryt, no i powinniśmy go dokładnie skończyć. No ale już jakieś delikatne problemy się pojawiły. No i cyk, mamy 502 level, mamy również osiągnięcie Mistrz Dojo Jang, nie wiem jak to przeczytać. W każdym razie kolejny loszek zamknięty, dwa levele wbite, no i mamy ten 502. Siłka plus 34, czy musimy znowu zamienić? Musimy znowu zamienić niestety, no ale dobra, zawsze to jakiś upgrade'ik tych pachołków, nie ma co narzekać. Zamieniamy sobie pyk, zamieniamy cyk i od razu ulepszymy razy dwa, żeby było w porządku. Dobrze, no i tyle, wszystko zrobiliśmy to, co chcieliśmy zrobić. 22 minuty, 502 level, więc teraz oficjalnie już możemy sprawdzić, ile tracimy do... naszych tutaj rywali, no i to są około 4 levele. 4 levele straciliśmy, także no tragedii nie ma. W moim odczuciu tragedii nie ma. Teraz już oficjalnie, bo tak jak mówiłem, no każdy mógł po tym 500 levelu dostać te 2 levele z bomby za ten loszek. No a teraz jak my już też to mamy, to oficjalnie to widać. No i tutaj tracimy na przykład do Jacka Danielsa 4 levele. Natomiast patrząc na statystyki, no to zobaczcie, on ma łącznie powiedzmy 32,5 tysiąca podstaw, gdzie my mamy no 25 plus 12, czyli mamy 37, jak dobrze liczę, nie? Więc no, pytanie, jak to teraz będzie wyglądać, czy te 4 levele przewagi dadzą mu tyle golda? Śmiem wątpić, że będzie to duża przewaga, żeby tych podstaw więcej nastukał. No ale dobra, mówię, ja jestem zadowolony, nie wiem, czy jako 8 osoba na serwerze, czy jako 9, bo tutaj Warki się odpalił. Ciekawe, czy po mnie, czy przede mną, nie zwróciłem uwagi, mogłem ten ranking cały czas obserwować, no ale się skupiłem na gadaniu do was, ale to nie ma zupełnie żadnego znaczenia.
To jest, no jesteśmy w top 10 W50, nie? To jest coś pięknego, że tak powiem. Dobrze, wszystko. Ja Wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeżeli tak, to oczywiście subskrybujcie z dzwonem, tego kciuka w górę zostawcie, pamiętajcie o tym. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie również pisać komentarze, czy Wy już macie ten 500 level, czy nie macie, jak to u Was wygląda. No my oczywiście, tu jeszcze w ogóle sprawdźmy, no ale tak, no maksimum to jest 300 milionów. Czy macie ten 500 level, czy dopiero do niego dążycie? My oczywiście tutaj ciśniemy dalej, nie zatrzymujemy się i dopiero zaczynamy zabawę na tym serwerku. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!